Jestem w Łowiczu. W oddali widać wieżę kościoła. Nie jednego zresztą. I GPS mnie kieruje w stronę parku Gostynisko-Włocławskiego. I to jest wieś, która nazywa się Klewków. 12 km, a potem w lewo. Miejscowość Niedźwiada. Na szczęście trochę kapliczek jeszcze zostało. Sfilmowałem z wiatrem, żeby nie zagłuszał, ale wieje coraz mocniej. No to znaczy, że łatwiej nie będzie. No ale pogoda piękna. Zrobiłem zakupy. Mam co jeść na drugie śniadanie. Mogę jechać dalej. Jeszcze jedno ujęcie kościoła. I okazuje się, że budynek, który za chwilę pokażę jeszcze raz, choć pod słońce, to kiedyś było przytułkiem. Nazywane było przytuliskiem. Jest decyzja, jeżeli chodzi o remont, natomiast brak wykonania. Pierwsza miejscowość w powiecie gostynińskim, Luszyn, i trafiłem na dożynki. Na razie jest msza. Zaraz zrobię zbliżenie tych postaci. Tak to wygląda. No i jedziemy dalej. Przed nami rezydencja. Pałac w Luszynie. Niezależnie od kierunku jazdy, czy skręcę w lewo, czy w prawo, to wiatr jest zawsze taki sam w twarz. No ale nie szkodzi. Zmieniłem rodzaj nawierzchni. Droga bardzo wąska, bardzo mały ruch i bardzo słabo. A po drodze takie widoki. Teren rolniczy. GPS poprowadził mnie taką drogą, więc chyba będziemy zawracać i jednak pojedziemy asfaltem. To, Kasiu, trzeba sfilmować pole słoneczników. Ależ ich tu jest. Wow. Dojechałem do Łącka. No i tutaj już ścieżka rowerowa. To są górki, dołki. Dosyć wąska. Asfalt taki sobie, ale wygląda fajnie. Dopiero teraz dojeżdżam do zacisza. Dzisiaj jest troszkę inaczej, bo po raz pierwszy jadę trasą wytyczoną przez aplikację Komoot. Już od pewnego czasu zaczęła się ścieżka. Jaka jest, taka jest, ale jest. Więc będziemy jechali, za chwilę wjadę w las, potem będzie teren otwarty. Bardzo przyjemnie. Tak wygląda ścieżka poprowadzona przez las. Będę jechał pomału, żeby nie było za dużo wstrząsów. No, to nie jest przyjemne w oglądaniu, ale jak widać, całkiem przyjemnie. Traca była obiecująca, ale jakoś dziwnie krótka. Więc cóż, zaczyna się w takim razie przygoda. Kieruję się w kierunku Płocka jednak. No i mamy taką fajną drogę. Jedziemy. Jazda troszkę terenowa, ale jest fajnie. Zaraz skręcamy w prawo, potem w lewo, potem jakoś. I chciałbym dojechać do Soczewki, a potem do Płocka.
No właśnie tutaj skręciłem. Rezerwat przyrody Jastrząbek. Ma być jeziorko z lewej strony. Zabudowa, no teoretycznie letniskowa, jest do granic rezerwatu. Mam nadzieję, że nie przekroczę. Jedziemy w kierunku rezerwatu. Jestem w rezerwacie Jastrząbek. Ładnie tu jest. Droga trudna, bo głównie piachy i pod górkę. No, na dole jest jeziorko, ale chyba dość mocno na dole, dlatego chyba je pozostawię. Wystarczą mi te piachy, które są przede mną i pcham się dalej. No i jeszcze rzut oka na rezerwat. I droga nas prowadzi tym razem w dół. Spokojnie się jedzie. Samochody absolutnie nie przeszkadzają. Płockie krajobrazy nadwiślańskie, chociaż jadę w kierunku Skrwilna, a w głębi może mi się uda, Krasiu, zobaczyć. Przed chwilą widziałem, lądował żuraw, ale mi zniknął. Chociaż oczami go widzę, ale tylko oczami. No nic, trzeba mi wierzyć na słowo. Tu też są żurawie. Pomału zbliżam się do końca dzisiejszej wycieczki. Jadę drogą równoległą do Wisły. Bardzo przyjemna. Dzisiaj wytyczyłem sobie trasę między innymi do Skrzynek, ale generalnie jadę do Kowala i potem zawracam i już równoległą, ale inną drogą będę wracał. Wydaje się, że droga będzie ciekawa, przynajmniej w jedną stronę, bo prowadzi przez lasy. Zresztą podjadę kawałek, bo tu jest gładka szosa i nie będzie trzęsło. Przez większą część drogi powinienem jechać taką trasę, przynajmniej w tą stronę. A dalej zobaczymy. Zobaczymy. Dzisiaj później troszkę wyruszyłem, ale nic nie szkoda. Drogi przez 6,9 km. Właśnie, jestem prowadzony przez aplikację, bo wytyczyłem sobie już sam trasę. No i zobaczymy, może lepiej się spiszę niż ostatnim razem. W każdym razie pogoda super, ciepło, ale nie gorąco. Jestem w lesie, wiatru nie odczuwam, więc do przodu, planowo, mam około 60 km, więc rozsądny dystans. Muszę jeszcze kawałek tej drogi sfilmować w czasie jazdy, bo jest naprawdę bardzo, bardzo ładnie i w związku z tym, Kasiu, przyjedziemy tutaj chociażby na 2 dni z noclegiem i pojedziesz ze mną tą trasą, bo jest bardzo ładna, a jak będzie dalej, no to będę wiedział oczywiście, ale naprawdę warto tutaj przyjechać. Przypomina trochę drogi w Puszczy Knyszyńskiej, gdzie jeździliśmy, więc i tu musimy pojeździć, nie ma wyjścia. Przede mną piękna trasa, no piaszczysta, to prawda, ale jakie przestrzenie, miło popatrzeć. Jedziemy. Piachy przynajmniej chwilowo się skończyły i pokazał się asfalcik.
związku z czym droga się zrobiła luksusowa. Ciekawe jest to, że wszystkie budynki, jakie tutaj są, niezależnie od standardu, a czasem jest bardzo taki sobie, są monitorowane. Ciekawe. Ale jakie piękne widoki, jaka piękna okolica. Jejku, jak tu ładnie. Nie chcę się jechać szybciej, żeby podziwiać te przestrzenie, niebo. Pięknie. Miejscowość Lubaty, teren już działkowy. Piękna szosa, no po prostu asfalt gładziusieńki. Ładne działki, piękna okolica. Cóż więcej? Proszę, jest oferta. Sprzedam działkę. 9700 metrów. Może być. Są też domy, jak widać, starsze, ale tuż obok budują się. Nie no, muszę jeszcze pokazać kawałek tej drogi, bo kompletnie zmienił się krajobraz na równie piękny. No i jadę sobie znowu znakomitą szosą, zielonym szlakiem, zacieniono. Jestem nad jeziorem, to jest początek gminy Kowal. Nie wiem, jak się nazywa ta miejscowość, ale no, wrzesień to jest dobry moment, żeby odwiedzać takie miejsca. Jest cichuteńko, nie ma ludzi. A jest słońce i pogoda, i plaża pusta, jak w piosence. Jestem w miejscowości Baruchowo, a przed nami dawny pałac, obecnie siedziba gminy. Bardzo ładnie się prezentuje. Przede mną ostatni odcinek, około 10 km do miejsca noclegowego. Jakoś dziwnie mnie ten GPS prowadzi. No, tu jest taka objazd do ścieżki rowerowej. Już jestem zmęczony, więc nie chcę mi się kombinować. Niech tak będzie. Więc jedziemy tym skrótem. Dzisiaj zaplanowałem sobie dzień troszkę odpoczynkowy. Były dosyć intensywne 3 dni. Jutro czeka mnie powrót do Łowicza, więc znowu 70 będzie do przelecenia. Także dzisiaj pobłąkam się troszkę po tych laskach. Nie są one specjalnie trudne do orientacji, bo pod kątem prostym się przecinają drogi. Więc trochę sobie pobłąkam tu, gdzie, Kasiu, będziemy chodzili z kijkami. No, a potem do bazy zobaczę dokładnie, jak tam wygląda kuchnia, łazienki, domek. Może wykąpię się, bo bardzo jest ciepło, więc powinno się udać. No i zobaczymy, co dalej. Mała zmiana krajobrazu. Dojechaliśmy do szerokiej, żwirowej drogi, ale to wyniesienie, które tutaj widać, to wcale nie jest koniec. Tam jeszcze można ho, ho, ho jechać. Kawał lasu jeszcze przed nami. No, ale droga już jest zupełnie, zupełnie inna. A ja pojadę dalej żwirówką, a potem skręcę w lewo, wrócę prawdopodobnie do asfaltu i dojadę do bazy. Pomału, pomału dojeżdżam do Łowicza. Zostało mi jeszcze 12 km. Wiatr, no cóż, wiatr zachowuje się absolutnie prawidłowo, bo zmienił kierunek i tak jak był twarz w twarz w jedną stronę, tak jest twarz w drugą stronę. I to tak ma być. Ta droga
będzie prowadzić mnie do Łowicza, do pociągu, no i do domku. Jak na razie rowerek spisywał się znakomicie i wycieczka była super.